Mimo, że to dwa razy już przejechałem, to jednak był to inny wiek. Teraz jest dużo znaków zapytania, jeśli chodzi o ten wyjazd, z uwagi na właśnie, czy mój organizm da radę, bo po 30 wiadomo, odzywają się już różne rzeczy. Mam nadzieję, że będzie mnie jak zwykle oszczędzać pogoda, że będzie na trasie w miarę bezpiecznie, bo tam nie jest bezpiecznie, ale liczę na dobry support Bartka Bąka w busie, także dzięki pomocy naszych partnerów, sponsorów i sile własnych mięśni mam nadzieję, że uda mi się przejechać i zebrać jak najwięcej środków dla Fundacji im. Julii Bąk. Będę jechał kierowcą WD busa, będę Tomkowi wspierał, pomagał go na trasie. Szczytny cel, tak jak powiedziałeś, jedziemy na rzecz naszej fundacji. Najistotniejsze w naszej fundacji jest to, że tam nikt nie jest zatrudniony, czyli każdy grosz, który uda nam się zebrać na trasie, trafi do potrzebujących dzieci. Najpierw poruszamy się w stronę Bielska, Zakopanego, wzdłuż granic, później aż do Przemyśla, następnie na północ, wzdłuż wschodniej ściany, później jedziemy pod lasie, nad morze, no i powrót od Szczecina przez Świecko, Zgorzelec, Zieleniec i powrót planowany jest w Opolu na 6 sierpnia. Dzisiaj mamy metę na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, bo tam będzie spotkanie z prorektorem, tam jest coś zorganizowane, ale czasami liczba kilometrów po prostu uniemożliwia za długie spotkania, dlatego że trzeba jednak je wypedałować, a no, czas jest ograniczony. Serce rośnie, duma również, bo jadą w celu charytatywnym. Zresztą nie pierwszy raz Tomek Wróbel takie rekordy chce bić, więc naprawdę super sympatyczna informacja, wielkie wyzwanie, fantastyczna sprawa. Pokazujemy, że warto pomagać. W tym wypadku robi to Tomek Wróbel z Bartkiem Bąkiem. Ludzie, których każdy z nich jest orkiestrą w świecie sportu i nie tylko, bo i przecież medalista olimpijski, Tomasz Wróbel, wybitny działacz i też sportowiec, więc takich dwóch ludzi Opole może być z nich dumna, a to, że jeszcze rzeczywiście idzie to po Polsce, tym lepiej. Tomek to jest człowiek sportu i opoka chyba polskiego sportu tak naprawdę. Zrzesza bardzo wielu ludzi, wielu sportowców i wszyscy przyszliśmy tutaj chociaż w taki sposób oddać mu szacunek za to, co robi, bo niewątpliwie na to zasługuje. Tak? Wiem, że niektórzy będą z nim jechali, niektórzy tylko jeden etap, niektórzy dwa. Mam nadzieję, że ktoś w trakcie będzie do niego dołączał, żeby nie był sam w tej dosłownie karkołomnej przygodzie, ale zrobił to już dwa razy, także myślę, że zrobi to trzeci raz i cały i zdrowy wróci do nas do Opola. Można dołączyć się do mnie na każdym etapie, wpłacając 250 zł na konto fundacji. Można też po prostu nas wspomagać, pomagać fundację. Można też przekazać jakieś przedmioty na aukcję, które fundacja będzie mogła wylicytować. No i wszelkie słowa wsparcia w mediach społecznościowych i nie tylko na pewno się przydadzą, dlatego że gdzieś no, na tej trasie będzie dużo momentów załamania i będzie trzeba, ta taka wiara na pewno będzie przydatna. Wszystkie informacje są na stronie www.wkolopolskiazs.pl. Tam są numery konta, numery telefonów, maile, jakby były jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu. No nie mogę Cię nie zapytać na koniec, ile się przygotowywałeś do tego mega maratonu? Mentalnie pół roku. Tak fizycznie myślę, że jestem całkiem nieźle przygotowany, ale mówię, to wymaga to dużych przygotowań, a nie wiem, czy dość duże przygotowania zrobiłem, bo jednak no, dużo aktywności mam na co dzień i też tej zabiórkowej i to niestety. Myślałem, że oderwę się od siedzenia, ale trochę znowu będę musiał posiedzieć na rowerze. To w tym wszystkim jest ciekawe, że na pewno spotkałem bardzo wielu fajnych, fantastycznych ludzi na trasie, więc to też jest ten powód taki dodatkowy, dla którego się zgodziłem wziąć udział w przedsięwzięciu. No i fajnie. Jedziemy, dzisiaj startujemy, zobaczymy jak to będzie fajnie na trasie. Trzymajcie kciuki. Zobaczymy, wsparcie musi być, mamy zapasowe części, także trzymajcie kciuki, kibicujcie, żebyśmy dojechali cało i zdrowo.